Buren. Ale widzieliście chyba. Nie pogrążaj się. Nawet nie będę tego czytał, gdyby co. Ale Broadhurst ma... To się wytnie. Made in England. No, a my, no cóż. Edytka, bo to wszystko, ja wam powiem, decyduje Edytka. Jak coś. Aha, tak jakby co to to Edytko, co zdecydowałaś? Uwaga. Pani Tereniu. Bardzo dziękujemy. Prześliczne rzeczy. Cudowne, wspaniałe, no bardzo oryginalne rzeczy. Takie, wszystko takie ręczne malowane. No, niespotykane. A być może jest tak, że no, jednak darzycie je sentymentem i tym bardziej nam miło, że decydujecie się, aby przesłać i podarować nas. No, Nam. O, bardzo. Obdarować nas, podarować nam. Dziękuję. No, widzicie, bez Edytki nic by się nie udało. Kompletnie nic. Tak samo bez was. Bez was też nic by się nie udało. Że razem wspólnie robimy coś dobrego. Tak, jest coraz większa i naprawdę bardzo dziękujemy wszystkim, którzy jednak zostali, dali suba. Więc o, teraz dla wszystkich, którzy oglądają, a nie subskrybują naszego kanału, ogromna prośba. Naciśnijcie ten czerwony guziczek, przybędzie nam subskrypcji i też naprawdę to nas tak zmotywuje. Zresztą no, to może byśmy sobie ją odrenowali. Co ja powiedziałem? Odrenowali. Odrestaurowali. Albo zrobili renowację. Nie wytnę tego. Byśmy to odnowili po prostu. I tam... Hejo, hejo! Dzień dobry. Witamy. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. W komplecie. W komplecie. A jak jesteśmy w komplecie i Czaruś jest na pierwszym miejscu, no to pewnie domyślacie się, co będzie w dzisiejszym odcinku. Czaruś, no, gdybyś się potrafił mówić, to byś powiedział. Uwaga. Dum, 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 dum. Oczywiście już paczka. Jak paczka, to Charlie pierwszy. Kochani, dostaliśmy kolejną paczkę od pani Tereni z Warszawy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Buziaki przesyłamy. Pani Terenia jest naprawdę przekochana. Rozmawialiśmy przez telefon bardzo długo, Edytka i ja. No i wiecie co, na początku chcielibyśmy wam pokazać, jak ona jest zapakowana. Po prostu, zobaczcie, może już jak pokazywałem, widzieliście, ale jest taki, taki sznureczek jest, to jak kiedyś, nie? Tak, tak chyba się tak pakowało te paczki, nie? Papier, właśnie. I sznurek. Papier i sznurek. No coś fantastycznego. Oj. Także kochani, oczywiście bez cięcia, bez żadnych niespodzianek, mamy nadzieję. Edytka, narzędzia są? Są. Wszystko jest. Także odsuwamy się. No to już chyba tradycyjnie. Chodźcie tutaj, zobaczcie od samego początku, jak to wygląda. No, uwaga. Ten sznurek po prostu tak bardzo nam się podoba. Coś fantastycznego. No chyba potrafiłabyś tak zapakować paczkę? Chyba nie. Chyba nigdy nie próbowałam. Chyba nigdy nie robiliśmy, nie? Czegoś takiego. Nie wiem, jeżeli wy też macie, znacie taką szkołę, to napiszcie nam. Ale my pierwszy raz. Czy mieliśmy już taką paczkę? Kiedyś się tak pakowało. Mi też jedna nie była. Jedna też była chyba troszeczkę chyba z takim. Jedna była tak zapakowana. Tylko już teraz... No tak. Nie pamiętam. No to lecimy dalej, Edytko. Bo tu wszyscy czekają przecież. No to weź tutaj. Taka puszka. No. Okej. Dobrze. Do góry. Bałagan wiadomo, na końcu. O, tylko Edytko tak ostrożnie, bo tu chyba już od góry coś jest. Więc delikatnie. Dobra, chyba, że teraz. Mhm.
No, Edytka sobie radzi coraz lepiej, coraz lepiej. Staram się. A, tutaj jest dywanik. Taki dywanik, który zrobiła pani Terenia. Ona nam pisała, że własnoręcznie zrobiła ten dywanik i dodatkowo zabezpieczył paczkę. Tutaj masz przód. Tutaj jest przód, zobaczcie. I to własnoręcznie pani Terenia wykonała. No, trzeba mieć. Zdolności trzeba mieć. Tak. No to dobrze, Edytko, co robimy? To co? Wyciągamy? Mhm. Oczywiście, tradycyjnie. Tak jest. To sobie tylko tonuję. O, zdrukę przełożę. Mhm. Jak zwykle jesteśmy full przygotowani. Wszystko trzeba ściągać. Trzymam. Dobrze. Oho, jakieś szkiełko. Więc mamy nadzieję, że wszystko cało. Całe przyjechało. Tak, tutaj jest papier. Tutaj, Edytka, coś jest napisane tutaj. Ale nie wiem, czy to jest właśnie do tego, czy to tak jakaś tylko taka podpowiedź? A nie wiem. Zobaczymy. Ale to jest skrzyneczka! Myślę, Edytko. Oha, to jest skrzyneczka. To jest właśnie zapakowane w tej skrzyneczce, nie? Aha. Dobra. I tutaj coś jeszcze. Tutaj są chyba te. Zobaczcie, to jest skrzyneczka. Ale fajny pomysł. Prawda? No. To jest taka szufladka chyba. Jeszcze raz wam pokażę. Puściutka. Czaruś. Chodźcie, zobaczcie czarka. Charlie. No, Czaruś już też. Zadowolony. No i jesteśmy tutaj. Ojejku, znowu paczka, znowu jesteśmy podekscytowani, znowu jesteśmy po prostu rozpromienieni. Charlie też. Czaruś. Trzymaj to. Dobra. Dobrze. Trzymaj. Trzymam. Okej. Okay. Odkładamy i tutaj mamy. Ostrożnie. Filiżaneczki. Tu masz mlecznik. Tu jest mlecznik. Jaki fajny. Od razu wam pokazuję ze skrzydełkami. Ale cudny. Tutaj masz. Tutaj. Co mam? No nic, tamtą szufladkę to masz ten, to prezentowe pudełko. Mhm. To jeszcze raz mlecznik. To odłożymy na dół. Popatrz, tutaj masz filiżaneczkę. Załamuje głos. I tutaj jest filiżaneczka. Też ze skrzydełkami. Ale cudowne to. I tutaj jest coś. Almidekor. No, dlaczego to Edytka będzie czytać, bo ja nie wiem, co z tą ostrością. Nie wiem, co jest grane. I tutaj druga filiżaneczka. Ale piękne. Te skrzydełka robią robotę, super, nie? No. Świetne. Oj. No, jesteś już ty teraz. Edytka wyciąga. Delikatnie, delikatnie. No oczywiście, że delikatnie. Pani Terenia, przecież. O, to jest na jajka. Taka podstawka, nie? No chyba. Sąsiad nam stuka. No, nie wiem, czy słyszycie, ale chyba ktoś ma remont, bo ostatnio przy tej paczce też było stukanie. Tak, od Danusi i Urszuli też było stukanie. Było najpierw wiercenie, a potem stukanie. Także mamy nadzieję, że to nie zakłóci naszej prezentacji. Edytko, powolutku. Nie chcesz sobie. O, chyba kufel. Tak zerknąłem. O, ho, ho. To jest chyba ręczna robota.
ręczne malowanie. Ale super. Śliczne kwiatki. Tutaj. I oczywiście Włocławek. 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 Mam nadzieję, że dobrze będzie widać, bo słoneczko, dzisiaj w ogóle przepiękny dzień, fantastyczna pogoda. Kolejny mlecznik. Ale cudeńka. Ale cudeńka. Z każdej strony wam pokażę. W środeczku również. I tutaj jest... Made in England. Jakaś królewska porcelana. Ojojka, a co to? Trzymaj sobie, idziesz i ze świeczką, elegancko. Aha, no tak. No. I się świeci. Jak nam wyłączą prąd, to słuchajcie, świeczka i... Ale cudeńko, oj. Ale piękne. Śliczne, no. No rzeczywiście. Cyk, 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 cyk. No. Odkładamy wszystko tutaj. Wszystko wam pokażemy oczywiście na sam koniec. A to? Takie rzeczy to widzieliśmy też na targach staroci, nie? Takie właśnie. To wazonik jest? No właśnie. Na pewno nam napiszecie, nie? Ale kolor taki... Super, nie? Taki intensywny. No, może jeżeli chodzi o kolory, to... Nie wypowiadaj się. Się nie będę wypowiadał. Nie, bo to się nie znasz na kolory. Ja bym powiedział, że to jest czerwony, ale to pewnie zaraz jakiś rubinowy będzie, czy coś tam. Co tutaj podstawkę? Mamy? Porcelanowa podstawka. I tutaj chyba jest druga. I tutaj jest druga. Tak. Bardzo proszę. Czaruś. A to co to jest? Do ciasta. Zobaczcie, jakiś wzór taki. Tutaj z tyłu coś jest, ale nie wiem, czy zobaczycie. Będzie widać? Mhm. No, ale śliczna. Co masz, Aryczko? Ojojojojoj. Czaruś. No to też tak wygląda, jakby było ręcznie malowane. Co o tym sądzicie? Bo mi nogi cierpły. O, teraz tobie. Ostatnio mi cierpły nogi. Ale cudne, prawda? Jakie kolorowe kwiatki. I tutaj jest coś takiego. Czaruś, co ty tutaj? Czaruś Ciechawski. O, a to? Jakaś patera? A nie wiem właśnie. Zobaczcie. Jakaś tacka? Co jest, synuś? Co chciałeś? No jak to co chciał? Zobaczyć paczkę, prezenty. Ojej, no jaki ładny. Ale super. Możemy już, Edytka? My tu czekamy, Edytka się gości. Coś takiego. Tylko trzymaj, błagam cię. Weź od góry, złap. A, Edytka tutaj coś czytała. Uwaga, czytamy wszyscy. No właśnie, czytajcie, bo ja nic nie widzę. Ja też. Buren. Ale widzieliście chyba. Nie pogrążaj się. O rany. Tu mam łyżeczkę. O, ale ładna. Mhm.
Tutaj też coś, jakieś znaczki są. Zobaczcie, jaka łyżeczka. Co ty tam masz, Edytka? Nic. Coś jest tutaj, ale wiecie co? To jest tak... Nie wiem. Po prostu nie wiem. Masz, ale... O, jaka ciężka! Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Ale piękna. Piękne rzeczy, naprawdę super. Fantastyczne. Pani Tereniu, naprawdę, ale mega niespodziankę nam pani zrobiła. No i rzeczywiście, a, no właśnie, musimy też wyjaśnić, bo nie nagrywaliśmy tego, jak wyciągamy paczkę z paczkomatu, no bo tak byliśmy w drodze. Pani Terenia mówiła, zresztą wysłała nam zdjęcie, jak wygląda ta paczka, że sama ją zawozi na wózeczku takim, no i mówiła, żeby podjechać najlepiej samochodem, bo może być ciężka. No i byliśmy samochodem akurat i dostaliśmy wiadomość SMS-em, że do odebrania jest paczka i nie mieliśmy, wiecie, no nie nagrywaliśmy tym naszym sprzętem, po prostu wyciągnęliśmy i tadam, jest, jest. Tu po. Oj, ale ona jest naprawdę bardzo ciężka. Ale cudeńka, no prześliczne są te rzeczy. I ciekawe, co weźmiemy do gablotki teraz. Ale będziemy mieć zagwozdkę. Oj, 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 co to za miseczka? Bo mi zaczynają drętwieć nogi. Oj, oj, oj. O, będzie, o, tak, zobaczcie. Tak, zobaczcie. I tutaj jest coś takiego. No, to musisz tą ostrość złapać. No. To ty szukaj. Ją... To ty goń tą ostrość, goń. O, Edytkę zasłonimy. Czekaj, ja już szukam, tak? O, tak może będzie lepiej. Wybaczcie mi, naprawdę, jak coś. Nawet nie będę tego czytał, gdyby co. Ale... Broadhurst. To się wytnie. Made in England. Edytko, wiesz co? Ty się ze mnie tylko chichrasz. Czekaj, bo ja myślę, że ja musiałam usiąść, bo mi tak nogi zdrętwiały. Dwa takie talerzyki. One są identyczne, prawda? Tak. Edytko. I drugi. Okej. Okay. I mamy wszystko. Tak. Dobrze. Kochani, no to tak. Damy nogom odpocząć, bo usiądziemy. Zdrętwiały nam. Oczywiście teraz cięcie robimy. Pokażę wam wszystko jeszcze raz z góry, jak to wygląda. No i zastanowimy się, co schować do naszej gablotki. Edytka już używa. Charlie dzika buszuje tutaj po tych kartonikach. Szeleści nam po tym. No to jak, od czego zaczynamy? Od bałaganu, prawda? No skoro to jest tradycja. Tak jest, bałagan to jest tradycja przy naszych paczkach. Lubisz się chwalić, no. Co tam Czaruś jest? Charlie się bawi. Okej. Okay. Tak, taśmą. Mhm. No to zobaczcie, tutaj jeszcze zerknijcie. Przepiękne z góry. Rzeczy. Te fantastyczne podarunki od pani Tereni. Naprawdę coś cudownego. Wspaniałości. Tak przejedziemy jeszcze. No i pytanie, słuchajcie, co do gablotki. Znowu zrobimy tak jak wtedy, że damy wam chwileczkę. Liczaj. A pewnie niektórzy już wiedzą, co by sobie odłożyli do gablotki właśnie na naszym miejscu. No, a my, no cóż, Edytka, bo to wszystko, ja wam powiem, decyduje Edytka, jak coś. Aha, to jakby co to To Edytko, co zdecydowałaś? Uwaga.
To ląduje do gablotki. Ten świecznik, to jest chyba świeczniczek mosiężny, ląduje do gablotki. Taka uwaga. Tak. I gdzie będzie miejsce na to, Edytko? Dobrze, zamknij. Zobaczymy, jak teraz będzie. Fantastycznie. Fantastycznie. Całą gablotkę jeszcze raz wam pokazuję. No cudowna, piękna, wspaniała. Super, no. To co? Robimy podsumowanie. Włączyliśmy światełka, bo ciemno się zrobiło troszeczkę. Słoneczko zaszło i ciemno. Ale oczywiście jesteśmy w komplecie, żeby nie było. Czaruś. Czaruś też chce podziękować na tym podsumowaniu, bo ma taką radość z tego papieru, z tych... Bo to szaleści, no, z kartonika. Z kartoników, że... Siok! Okej, czekajcie jeszcze. O, tak zrobimy właśnie. No i cóż, Pani Tereniu. Bardzo dziękujemy. Prześliczne rzeczy. Cudowne, wspaniałe, no bardzo oryginalne rzeczy. Takie, wszystko takie ręczne malowane. No, niespotykane. Dlatego zrobimy sobie tak, że my je chyba zostawimy, to wszystko, co tutaj dostaliśmy, bo to są tak oryginalne, piękne rzeczy. My sobie je zostawimy i schowamy na taki... Inny targ. Taki no, fajny targ staroci. No, mamy nadzieję, że w przyszłym roku dorobimy się tych stolików, więc te przedmioty, żeby no, ładnie, one tak, muszą być wyeksponowane. Tak, no gdzie na ziemi, wiecie, na podłodze. Nie. One naprawdę, chcemy zrobić te stoliki tak, no, obrusik tak, piękny. Tak. No i te wspaniałe rzeczy właśnie wyeksponować, żeby naprawdę... No ludzie to widzieli, jak to pięknie wygląda, jakie to są fantastyczne rzeczy. Dlatego Pani Tereniu, naprawdę jeszcze raz ogromne, bardzo. Dzięki. Buziaków 1000, naprawdę fantastyczna paczka, cudowne przedmioty. Dla nas no coś niesamowitego. Też pierwszy raz z niektórymi się spotykamy, tak samo jak z tymi, kochani, no z tymi tutaj no sztućcami na przykład tutaj. No nie wiemy, co to jest. Ale naprawdę, no... Znaczy, wiesz, co to jest, ale nie znasz firmy może. No, znaczy, no tutaj, no, do cukru pewnie, no, jakaś łyżeczka, do ciasta, ale takie piękne zdobienia, jakieś tam są takie znaczki, więc na pewno też są troszeczkę warte. No, dla nas to jest coś naprawdę, no, niesamowitego i raz jeszcze bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, teraz mamy taką okazję, wszystkim osobom, kochani, za każdą paczkę. Jest nam niezmiernie miło, że macie chęci, że ofiarujecie nam te przedmioty, które, mówię, no być może wam już nie są potrzebne, a być może jest tak, że no jednak darzycie je sentymentem i tym bardziej nam miło, że decydujecie się, aby przesłać i podarować nas. No, nam, o. Obdarować nas, podarować nam. Dziękuję. No, widzicie, bez Edytki nic by się nie udało. Kompletnie nic. Tak samo bez was. Bez was też nic by się nie udało. Dlatego to jest tak dla nas bardzo... no... Ja już mówiłem, no tak się związaliśmy, tak emocjonalnie po prostu, wiecie, z wami, no traktujemy was jak naszą rodzinę internetową. Wiemy, że wy też nas traktujecie jak swoje dzieci. Nieraz nam piszecie też w komentarzach. Także jest nam niezmiernie miło i cieszymy się, że razem wspólnie tworzymy tę przygodę, że razem wspólnie robimy coś dobrego. Tak, jest coraz większa i naprawdę bardzo dziękujemy wszystkim, którzy jednak zostali, dali suba, więc o, teraz dla wszystkich, którzy oglądają, a nie subskrybują naszego kanału, ogromna prośba, naciśnijcie ten czerwony guziczek, przybędzie nam subskrypcji i też naprawdę to nas tak zmotywuje, zresztą no nas nie trzeba motywować, my zawsze rano wstajemy z taką energią i z chęcią robienia czegoś, natomiast no też będzie nam miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał, to będzie też znaczyło, że no, fajnie
no coś dobrego robimy i wy też chcecie w tym uczestniczyć i też chcecie oglądać tych aparatów, tej gafy i te studio aparatów w akcji. Także no nie przedłużajmy, bo to miało być podziękowanie dla pani Tereni. No naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście jesteśmy w kontakcie i ośmielimy się za chwileczkę zadzwonić do pani Tereni, podziękować osobiście, bo no to są fantastyczne rzeczy, jak z każdej paczki, naprawdę z każdej paczki jesteśmy zadowoleni, dumni, szczęśliwi. No Edytka, może teraz ty coś powiesz. No, gablotka nam się powiększa. Gablotka, no jeżeli tak dalej pójdzie... Mamy przepiękne te pamiątki, naprawdę. To, no bo my już mamy z tyłu głowy, że będziemy musieli... Dokupić. Zrobić przemeblowanie. Jakąś gablotkę coś dokupić, pomyśleć. A być może uda się nam znaleźć. Jakąś taką fajną gablotkę właśnie. Bo pamiętacie tą szufladkę? Gdyby ona miała taką nadstawkę jeszcze, nawet z półeczkami szafkę, tylko, tak? Tą szafkę. Mhm. Gdyby ona miała nadstawkę nawet z takimi półeczkami, to może byśmy sobie ją odrenowali. Co ja powiedziałem? Odrenowali. Odrestaurowali. Albo zrobili renowację. Nie wytnę tego. Byśmy to odnowili po prostu i tam też byśmy poukładali te prezenty, nie? No, ale na pewno będziemy musieli o czymś takim pomyśleć. Pomyślimy. Na razie zrobimy tam, żeby było ciasno. Ciaśniej. Tak. Bo ona jest przepiękna, odsuń Edytka. Ona jest przepiękna. Także raz jeszcze dziękujemy pani Tereniu. Wszystkiego dobrego życzymy wszystkim. Dziękujemy za każde miłe słowo. Dziękujemy za poświęconą minutkę czasu na nasz kanał. Bardzo wam dziękujemy, że nas wspieracie, że piszecie fantastyczne komentarze, że jesteście z nami, że naprawdę no to jest coś niesamowitego. Czujemy po prostu taką energię od was, że no tego nie da się opisać. Naprawdę. Tak. No, z każdym dniem no jest coraz fajniej, coraz lepiej i no coraz bardziej poznajemy się też, prawda? I naprawdę tworzymy jedną wspólną, fantastyczną rodzinę. Tak, dokładnie. Polecamy wam, pod każdym filmikiem mamy tam opis, co będzie w danym odcinku. Tam tak. Są podane różne nasze dane kontaktowe, także zachęcamy, jak chcecie się z nami skontaktować, jest telefon, jest mail. Wszystko, jasne. Tak. Zachęcamy do kontaktu z nami. No, cały czas rozdzwaniają się telefony, cieszymy bardzo się. Bardzo nam miło, naprawdę wszystkich pozdrawiamy. To jest naprawdę coś niesamowitego. Dlatego zachęcamy do kontaktu. Pamiętajcie, czytajcie też opisy, bo czasami też są jakieś ważne informacje, jakieś skróty, więc zachęcamy. No i pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o oglądaniu reklam, chociaż troszeczkę. Poświęćcie tak 2-3 minutki więcej na te nasze filmiki. Zróbcie sobie w tym czasie kawkę, herbatkę, ciasteczko przygotujcie na seans. No i widzimy się, pamiętajcie, jak na razie jeszcze codziennie o 18. Trzymajcie się i dziękujemy. Pozdrawiamy. Cześć.